Pan Antoni Macierewicz, poseł, wiceprzewodniczący PiS, trzech jego współpracowników, czterech, przepraszam, trzech, tak jest, niejawnych. Raport, 4 lata po Smoleńsku. Zapraszam. Bardzo, bardzo dziękuję. W tym wyliczeniu, które jest imponujące, jeżeli chodzi o moje obowiązki, jakie pełnię, zabrakło tego, który jest dzisiaj w tej sytuacji najważniejszy, przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw zbadania tragedii smoleńskiej, bo o tym dzisiaj będziemy przede wszystkim rozmawiali, choć oczywiście, a każde inne pytania są dostępne, ale na takie spotkanie zostałem zaproszony i na takie spotkanie poprosiłem także kolegów, część kolegów, którzy są autorami tego raportu. Jak mówię, skromna część, niestety pan Jürgensen nie mógł do nas dojechać, bo przedstawia raport, a zwłaszcza swoją część raportu teraz w Kanadzie. Niektórzy ze współautorów rzeczywiście być może są na tej sali, ale ich nazwisk niestety nie mogę ujawnić. Są zaznaczeni w raporcie jako zespół analiz bieżących, taką nazwę po, tak powiem, dobrej tradycji NIK-u z początku lat 90. dla tego zespołu wymyśliliśmy. To jest bardzo zasłużony dla prac związanych z tragedią smoleńską zespół. Większość analiz związanych z rekonstrukcją wraku poprzez analizy zdjęć z pierwszych godzin po tragedii jest właśnie autorstwa tego zespołu. Jeden z głównych materiałów tego raportu także jest autorstwa tego zespołu oraz materiały związane z identyfikacją żołnierzy specnazu obecnych, jak się okazało, na miejscu tragedii, o czym milczy, tak się złożyło, raport pani Anodiny i milczy także raport rządowy pana Millera, co trudno się dziwić i w żadnym wypadku nie uważam, żeby można było go za to w jakikolwiek sposób winić. On przepisywał po prostu raport MAK-u, więc jak czegoś nie ma w raporcie MAK-u, no to nie ma i w raporcie Millera i to jest absolutnie usprawiedliwione i naturalne. Jest kopistą wiernym po prostu. Ale to nie była złośliwość po prostu. Skąd on mógł wiedzieć, że tam byli żołnierze specnazu? Chociaż było ich kilkudziesięciu i zdjęcia ich twarzy mogą państwo znaleźć, a także oznaczeń z napisem specnazu i oznaczeń odpowiednich jednostek specnazu. Także tutaj nie ma cienia wątpliwości. Tutaj wdzięczność jesteśmy winni szczególną i chciałem ją publicznie wyrazić panu Kraśko, nie Wincentemu, tylko temu, który dzisiaj jest w telewizji, dlatego że on zidentyfikował jednego z tych żołnierzy i w związku z tym pierwsza znana data, znaczy godzinowa ich obecności właśnie pochodzi z jego relacji. Nie ma wątpliwości, że oni byli wcześniej, no ale pierwsza ustalona data, jaką znamy, pochodzi właśnie z jego relacji, w związku z tym chciałbym mu publicznie za tę relację podziękować, która jest, tak, że tak powiem, niedoceniana, a to jest dziennikarz, który miał tam różne zasługi, między innymi właśnie zidentyfikowanie żołnierzy specnazu, więc jakby ktoś krzyczał, że to my jesteśmy antyrosyjscy, my tutaj jakoś specnaz specjalnie dla straszenia pana Millera i innych chcemy w to wszystko wplątać, to nie my, pan Kraśko, to jest właściwy adres. Ten raport jest szczególny, nie tylko dlatego, że ukazuje się w 4 lata po tragedii, a więc w czasie już dosyć odległym od samych wydarzeń. Wiele osób spodziewało się, czy też uważało, że powinniśmy już zakończyć nasze prace. I oczywiście teoretycznie to byłoby możliwe. Materiał, który wskazuje na sprawców i na odpowiedzialność strony rosyjskiej, a w szczególności na odpowiedzialność pana premiera ówczesnego Putina, na odpowiedzialność pana Iwanowa, ówczesnego wicepremiera i wiceprzewodniczącego komisji, którą Rosjanie utworzyli, a także innych osób, wśród których szczególną rolę odgrywa dzisiejszy minister
Obrony Narodowej pan Szojgu, ówczesny minister spraw nadzwyczajnych, czy wydarzeń nadzwyczajnych, czy do spraw nadzwyczajnych, różnie można ten termin tłumaczyć, a także pan generał Benediktow, który dowodził pierwszą fazą tej operacji z Centrum Logika pod Moskwą. Ta odpowiedzialność nie ulega już raczej wątpliwości i nie są to poszlaki, tylko jest to materiał dowodowy, który zresztą częściowo jest publicznie znany. W sprawie smoleńskiej jest bardzo wiele niezwykłości, bardzo wiele tajemnic, ale wśród nich najbardziej niezwykłą moim zdaniem jest tajemnica związana z percepcją informacji przez odbiorców. Otóż istnieje olbrzymia ilość informacji publicznie dostępnych, której odbiór został zablokowany przez media. Ludzie, można by powiedzieć, patrzą i nie widzą, chociaż wszystkim jest dostępny materiał od 3 lat już, rozmów z wieży, z centralą w Moskwie, między wieżą a smoleńską, a centralą moskiewską. I wszyscy wiedzą, że pan Benediktow wydawał polecenia i rozkazy, to ten fakt został zupełnie wytarty gumką myszką ze świadomości społecznej. Już nie mówię o właśnie słynnym raporcie pana Millera, bo tam szczególnie widać tę ciężką pracę, żeby ominąć nazwisko pana generała Benediktowa i to, co on mówi, to, co on poleca, to, co on, o czym on decyduje. A to on przecież zdecydował o tym, jak fałszywie i z premedytacją błędnie naprowadzano ten samolot. Szerzej będzie mówił o tym pan komandor Chrzanowski, który wraz ze swoim kolegą dokonał analizy zawartej w tym raporcie, kluczowej analizy pierwszej fazy tragedii, czyli właśnie naprowadzania samolotu, błędnego naprowadzania samolotu w istocie na śmierć, gdyby nie geniusz pana majora Protasiuka, gdyby nie jego niezwykła sprawność i zgranie tej załogi, która leciała wówczas Tupolewem i która zginęła nad Smoleńskiem, to zapewne skończyłoby się to dużo wcześniej, skończyłoby się to tragedią, w której moglibyśmy wskazać w pełni odpowiedzialnych, a tak to spada na nich tylko część odpowiedzialności. Ja się bardzo cieszę, że po przedstawieniu tych faktów na jednej z konferencji prasowych, a następnie w tym raporcie, pan prokurator generalny, pan Andrzej Seremet, stwierdził, że rozważa postawienie zarzutów tym kontrolerom lotu. Mam nadzieję, że także generałowi Benediktonowi, tym wszystkim, którzy za tę fazę są odpowiedzialni, dlatego że nie ma wątpliwości, że robili oni to świadomie. Tutaj nie ma w tej sprawie dyskusji, jak państwo wiecie, dysponujemy znowu od dosyć dawna materiałem dowodowym, zeznaniem pana Plusnina, który wprost mówi, ja ich oszukiwałem, ja świadomie podałem błędną widoczność, która miała miejsce na 15 minut przed tragedią. Świadomie to zrobiłem. Tak zeznał do protokołu pan Plusnin. Wprawdzie później protokół zmieniono, dlatego, bo obyczaje rosyjskie są takie, że zmienia nie zeznający, który mówi, o, pomyliłem się, zapomniałem, przejęzyczyłem, tylko prokuratura zmienia. Ona decyduje, co jest prawdziwym zeznaniem, a co jest nieprawdziwym. I całe pierwsze zeznanie pana Plusnina i zresztą pana Ryżenki też prokuratura uznała za nieważne i wybrała sobie inne zeznanie, które już jest lepsze, bardziej prawomyślne z rosyjskiego punktu widzenia. Więc powtarzam jeszcze raz, co do odpowiedzialności strony rosyjskiej, nie ma w tej sprawie cienia wątpliwości. W tym raporcie, poza tą niezwykłą analizą, ona jest niezwykła nie tylko ze względu na swoją precyzję, którą kierował pan komandor Chrzanowski, ale także ze względu na autorów. Ze względu na autorów, na pana komandora Chrzanowskiego i jego kolegę, którzy są wieloletnimi, dziś już emerytowanymi, nauczycielami, nawigatorami ze szkoły Orląt w Dęblinie. A chodzi mi nie tylko o docenienie i podziękowanie za odwagę obu panów, determinację, a także za ich kunszt,
w tej dziedzinie, oni byli nauczycielami także tych, którzy zginęli. Oni z nimi pracowali. Ale także dlatego trzeba to podkreślić, że tak się złożyło, iż w zespole badawczym pana ministra Millera zapomniano o kontrolerach, nawigatorach. Po prostu tak się złożyło, że to jest taka nieważna, nieistotna faza tej całej tragedii i w związku z tym w jego zespole nie było żadnego specjalisty, który by się na tym znał. Po prostu ich zabrakło. Zapewne nie ma już w Szkole Orląt ludzi, którzy by mogli to zrobić, albo w Polsce ich nie ma, albo wyjechali, albo zabrakło pieniędzy, które trzeba było wydać na pana Laska. Nie wiem z jakich powodów, ale w każdym razie w tym zespole zabrakło osób dla tak kluczowej i fundamentalnej analizy. Dlatego, że cała tragedia od tego się zaczęła. Mówię o tej fizycznej części tragedii, dlatego że raport poza tą analizą, a następnie analizą dwóch niesłychanie istotnych faz tragedii następnych, czyli eksplozji lewego skrzydła i eksplozji w salonce pana prezydenta, poza tymi dwoma kwestiami, którym poświęcamy w tym raporcie bardzo dużo miejsca, dlatego że to są fakty ustalone już. My wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, ale to, że skrzydło zostało zniszczone przez eksplozję i to, że salonka została zniszczona przez eksplozję, dzisiaj już nie ulega chyba wątpliwości. Ja na samym końcu będę Państwu ten materiał dowodowy przedstawiał. Otóż poza tym sięgamy także do analizy, której głównym autorem jest pan Piotr Bączek, związanej z wcześniejszymi wydarzeniami, których głównym, jeżeli tak można powiedzieć, autorem, czy też głównym bohaterem jest pan Tomasz Turowski. Obszerna analiza jego działań, zaniechań, pióra pana Piotra Bączka, niewątpliwie nowatorska i podsumowująca wiedzę, jaką na ten temat posiadamy, jest niezbędnym elementem myślenia o całej tej tragedii. To w żaden sposób nie zmienia mojej głównej diagnozy przebiegu wydarzeń, odpowiedzialności rosyjskiej. Pan Turowski był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, bardzo szczególnym wydziału, który zajmował się nielegalnymi operacjami. Jak Państwo wiecie, wydziału, który podobnie jak cała Służba Bezpieczeństwa był w pełni monitorowany, żeby nie powiedzieć kontrolowany przez służby rosyjskie i jego z tego punktu widzenia działania musiały być w pełni znane i w pełni przewidywalne, zwłaszcza że w tym charakterze został po raz pierwszy przez służby rosyjskie publicznie zidentyfikowany w drugiej połowie lat 90., a więc jego rola, jego miejsce, jego uzależnienia i jego wszystkie możliwości działania przez stronę rosyjską były w pełni przewidywalne i kontrolowalne, także wtedy, gdy decydowano na przełomie stycznia i lutego, żeby jemu powierzyć właśnie organizację wizyty pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Moskwie. A więc można powiedzieć, że obok decyzji, którą podjął przecież pan Putin, którą narzucił pan Putin o rozdzieleniu tych wizyt, decyzja o powierzeniu przygotowań w ręce pana Turowskiego była drugą co do znaczenia w tej drodze do tej straszliwej tragedii. I wreszcie materiał dotyczący specnazu, niesłychanie istotny ze względu na to, żebyśmy byli świadomi, iż w tym całym wydarzeniu, w tej całej tragedii brali udział także ludzie, których koledzy, a może i oni sami nawet, dzisiaj są bohaterami doniesień prasowych z kolejnych miast Ukrainy. A to właśnie te siły tam zostały skierowane
do Smoleńska i warto sobie, gdy dzisiaj możemy oglądać ich działania w bezpośrednich relacjach z wydarzeń ukraińskich, możemy sobie zdać sprawę, co oznaczało skierowanie ich do Smoleńska. Na koniec chcę powiedzieć o materiale, którego autorem, czy materiałach, którego autorem jest pan Marcin Gugulski. Chodzi o dwa główne materiały. Po pierwsze, ten, który jest związany z pokazaniem, jak fałszowano czarne skrzynki, a po drugie, z takim materiałem, który jakoś nie dotarł do świadomości publicznej, choć jego podstawowe elementy były znane już od 3 miesięcy, od grudnia zeszłego roku, więc więcej niż od 3 miesięcy, przepraszam najmocniej, a związane mianowicie z katastrofą, tragedią, która miała miejsce w Tatarstanie i w której zginął syn prezydenta Tatarstanu oraz jego obstawa oraz szef jego służby bezpieczeństwa. Interwencje i dążenie do wyjaśnienia tej sprawy ze strony prezydenta Tatarstanu, które opisuje na podstawie dokumentów pan Gugulski, no, mogłyby być powodem do dumy nas Polaków, gdyby takie albo analogiczne podjął pan Miller. Dobrze by było, gdyby go było stać na tak zdecydowaną postawę, jak ta, na którą stać było prezydenta Tatarstanu. Niestety to jest jeszcze przed nami, ja nie mam wątpliwości, mówię to absolutnie serio, mówię to naprawdę bardzo poważnie, że przyjdzie taki moment, przyjdzie taki czas, kiedy powstanie i myślę, że może po tym spotkaniu, myślę może po następnym, może po publikacjach jakichś, ale już niedługo. Nie mam wątpliwości, że powstanie, zostanie powołana przez pana premiera Donalda Tuska Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która tym razem zajmie się badaniem tej tragedii w sposób uczciwy i pełny. Ja rozumiem trudności, jakie były wówczas, jakie były zaraz po 10 kwietnia, jakie być może jeszcze do 2 miesiące wstecz wiązały ręce pana Donalda Tuska z różnych powodów, które możemy sobie wszyscy wyobrazić. No ale wydaje się, że ostatnio doszło już do jasnego zdefiniowania charakteru reżimu czy typu rządów, jaki panuje w Federacji Rosyjskiej, że definicja działań i sposobu myślenia i zamiarów, celów, jakie stawia przed sobą pan dzisiaj prezydent Władimir Putin, są już też lepiej zdefiniowane przez kancelarię premiera Rzeczpospolitej i liczę na to, że ten materiał i inne pomogą w podjęciu tej decyzji i zakończeniu tego procesu samooszukiwania się, bo ja mam takie wrażenie, że kancelaria premiera jest już taką zieloną wyspą, absolutnie osamotnioną w głębokiej wierze, że to był nieszczęśliwy wypadek, że troskliwe ręce pana Putina były najwłaściwsze, żeby oddać mu śledztwo, że przekopywano na metr głęboko i tak dalej, nie będę tego wszystkiego powtarzał, dlatego że chodzi mi tylko o stwierdzenie, iż głęboko wierzę, że ta postawa zostanie zmieniona, albo już decyzja o zmianie nastąpiła, tylko my jeszcze o tym ciągle nie wiemy i dlatego mamy niepotrzebne pretensje do pana Donalda Tuska, a on już planuje kolejne kroki, które sprawią, że zostaną postawione zarzuty wszystkim sprawcom, a poszczególne analizy, które były robione, tylko nam nie ujawniane, podobnie jak zdjęcia, które będę pokazywał, które były w dyspozycji kancelarii pana premiera od ponad 4 lat, tylko tak się złożyło, że pan premier nie miał możliwości ujawnienia ich ani prokuraturze, ani komisji pana Millera, ale teraz to wszystko się, jestem głęboko o tym przekonany, zmieni i powtarzam raz jeszcze, mówię to naprawdę ze zrozumieniem dla trudnej sytuacji pana premiera Donalda Tuska. Kończąc to wprowadzenie, chcę powiedzieć, że to jest
1/100 mniej więcej materiału dowodowego, który zespół parlamentarny posiada, bądź do którego ma dotarcie dzięki pracy także niezależnych ekspertów, dzięki pracy tych, którzy są skupieni wokół konferencji smoleńskiej. To jest bardzo szeroki zestaw wybitnych naukowców, a także takich jak pan Makowski, Amerykanin polskiego pochodzenia, członek Federalnej Agencji Lotnictwa, który ostatnio wypowiadał się na temat nieudolności i braków związanych z tym badaniem. Przypomnijmy, on wskazywał na dwa główne problemy, mianowicie nieposiadanie i nieprzeanalizowanie przez niezależną komisję, niezależnych badaczy, w tym tych, którzy pracowali dla pana Millera, wraku samolotu i czarnych skrzynek. Otóż właśnie analiza wraku samolotu, a zwłaszcza skrzydeł oraz burt tego samolotu jest głównym przedmiotem tego raportu, podobnie jak analiza czarnych skrzynek, czego dokonał pan Marcin Gugulski. Cała reszta jest niezbędnym wprowadzeniem lub zakończeniem. Istotą są te dwa materiały. One są swoistą nowością, ale jeżeli przyjrzymy się pracom poszczególnych badaczy w ciągu ostatnich 4 lat, to na poszczególne elementy tego procesu, który doprowadził nas do wskazania konkretnych miejsc, które zostały zniszczone przez eksplozję, będzie można wskazać już dużo wcześniej. Jeśli państwo pozwolicie, oddam teraz głos najpierw panu Piotrowi Bączkowi, potem panu komandorowi Chrzanowskiemu, a na końcu panu Gugulskiemu i wreszcie zakończę sam tę serię wypowiedzi. Widzę z gestów moich współpracowników, że oni zdecydowali inaczej i jak to zwykle bywa, proszę państwa, różne rzeczy można mówić i o różnych można decydować, ale fachowcy mają w tej sprawie zawsze pierwszeństwo, więc oddaję głos najpierw panu komandorowi Chrzanowskiemu, tak jak się tutaj koledzy umówili. Bardzo proszę, pan komandor Chrzanowski. Przede wszystkim dzień dobry państwu, albo dobry wieczór. Dlaczego pierwszy? Bo po prostu mieszkam w Dęblinie i mam pociąg do domu, no i chciałbym do domu dojechać. Szanowni państwo, jeszcze mam pytanie do pana ministra. Ile mam czasu? Tak jak się umawialiśmy, panie komandorze, między 10 a 15 minut, tak żebyśmy nie zadręczyli naszych słuchaczy i w ciągu godziny się mniej więcej zmieścili. Dobrze. Szanowni państwo, tutaj pan minister bardzo słusznie zauważył kwestię pominięcia praktycznie tych kontrolerów rosyjskich w ocenie zarówno Makowskiej, jak i w ocenie raportu Millera. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo zarówno jedna komisja, jak i druga musiałaby powiedzieć prawdę. Prawdę. A prawda wygląda w ten sposób, że tak jak zresztą w tym raporcie ostatnim naszym ujęliśmy w końcowej sentencji, że przyczyną katastrofy nie są piloci, nie jest załoga, tylko przyczyną katastrofy jest zła praca kontrolerów rosyjskich, wynikiem czego było zejście samolotu poniżej wysokości ścieżki zniżania. I to jest nasza taka końcowa konkluzja, która wynikła z głębokiej analizy nie innego dokumentu, jak tylko raportu pana Millera. To jest z lotniczego, nawigatorskiego punktu widzenia. Raport pana Millera jest dokumentem, który nie wiadomo, jak to określić, bo tam praktycznie na każdej stronie jest jakaś perełka, w cudzysłowie oczywiście. Żeby nie przedłużać, analiza dokładna raportu, proszę państwa, jest w tym dokumencie. Ja bym chciał wyjaśnić państwu
pewne kwestie związane z kontrolerami, bo bardzo dużo od samego początku, od momentu jak wydarzyła się ta tragedia, to od samego początku następowały zakłamania, przekłamania odnośnie pracy kontrolerów. Proszę Państwa, byliście świadkami wielokrotnie w telewizji jednej, drugiej, trzeciej, jak się wypowiadali piloci, emeryci, piloci, eksperci, pseudoeksperci, beletryści eksperci, znawcy lotnictwa, że piloci, praktycznie pilot podejmuje decyzję, czy ma lądować, czy nie. Jest to nieprawda. Jest to bzdura, są to po prostu dyrdy mały. W naszej długoletniej pracy nie zdarzyło się, proszę wierzyć, nie zdarzyło się, żeby któryś pilot odmówił lądowania albo nie wykonał polecenia czy komendy. Jeżeli by to zrobił, to albo by znalazł się 2 metry pod ziemią, albo by został zawieszony w lotach. Czegoś takiego nie ma, że pilot sobie może powiedzieć, ja teraz nie będę lądował albo nie będę startował. To są bzdury, dyrdy mały. Bo proszę Państwa, rola kontrolera na lotnisku, obojętnie cywilnym, wojskowym, nawet w Euroklubie, jest taka, że on kieruje lotami. On wie, ile jest samolotów w powietrzu, on przydziela wysokości, on wydaje zezwolenie na uruchomienie silnika, na kołowanie, na pask, na start, przydziela wysokość odlotu, kurs, śledzi po trasie. Jeżeli samolot chce lądować, on przydziela przedział wysokości w okręgu czy w obrębie lotniska. On ustawia sobie odpowiednio w odpowiedniej kolejności samoloty do lądowania. On zezwala na lądowanie i do niego pilot podaje informację, pas zwolniłem. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ten kontroler, on ma wskaźniki i on widzi sytuację, jaka jest w powietrzu. Wyobraźcie sobie Państwo, gdyby tego nie było, gdyby pilot jeden, drugi, trzeci powiedział, ja teraz nie będę lądował, ja sobie na krąg wejdę, czy tam polecę gdzie indziej. Co by było? Doszłoby do potwornej katastrofy. Przecież pilot, on nie widzi w powietrzu, gdzie jest samolot, a jeszcze jak jest w chmurach, we mgle, on nie widzi, czy koło niego jest samolot, na jakiej wysokości. Kontroler dla pilota to są oczy. To są po prostu oczy. I to, co było w Smoleńsku, to te oczy były zamknięte. Dlatego nasi chłopcy po prostu musieli zginąć. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę. To tak się tak przeleciało lotem błyskawicy w mediach odnośnie uniewinnienia nawigatora w Mirosławcu po tej katastrofie kasy. Przecież na początku praktycznie od ręki ukarano podwójnie tego chłopaka, nawigatora, dyscyplinarnie, wojskowo i karnie. I to się ciągnęło ładnych parę lat. I jak Państwo sądzicie, dlaczego teraz akurat został uniewinniony? Proszę Państwa, nastąpił pewien paradoks. Kontroler w Mirosławcu praktycznie nie brał udziału, czynnego udziału w procesie sprowadzania samolotu do lądowania. On nie był odpowiedzialny za to, co tam się stało. Nawet gdyby chciał pomóc, nie mógł. Po prostu nie widział tej sytuacji, bo samolot kasa był za blisko pasa startowego. Natomiast w Smoleńsku kontrolerzy brali czynny udział. Oni cały czas sprowadzali ten samolot. I teraz, proszę Państwa, nastąpił taki moment.
Bo ja pamiętam, słuchałem audycji wywiadu z panem Jedynakiem. To jest jeden z ekspertów komisji, zespołu pana Laska. I padło pytanie ze strony dziennikarki, czy może powiedzieć, dlaczego strona rosyjska, służby rosyjskie tak interesują się tym werdyktem naszego sądu odnośnie nawigatora czy kontrolera z Mirosławca. I on mówi, że on nie wie. Nie wie. Proszę państwa, gdzie ten paradoks? W Smoleńsku kontrolerzy brali czynny udział w procesie sprowadzania samolotu do lądowania. Wiemy, jak się to skończyło. I według komisji Makowskiej, według komisji Millera zostali praktycznie uniewinnieni. A tu chłopak, który nie brał praktycznie żadnego udziału w procesie sprowadzania, został ukarany. No więc tak, jeżeli ten został ukarany praktycznie za nic, no to tych też trzeba by ukarać, prawda? No to zrobiono co? Uniewinniono. I jest sprawa zamknięta. Nie może być zamknięta, proszę państwa. Nie może być ta sprawa zamknięta. Dlatego, że nasza analiza tego raportu Millera wykazała podstawowe błędy, niewiedzę, ignorancję. Można jeszcze masę inwektyw powiedzieć odnośnie komisji Millera, no i pana Laska, który próbuje to badziewie, tak powiem kolokwialnie, bronić. Tego się po prostu nie da obronić. Nie da. Wierzcie państwo, wierzcie mi państwo, rozmawiam z kolegami pilotami, z ludźmi doświadczonymi, którzy mają po kilka tysięcy godzin nalotu na różnych typach samolotów. Rozmawiamy w swoim gronie nawigatorów, kontrolerów. Zdanie jest jednoznaczne. Do całej tej sytuacji dramatycznej, jaka nastąpiła w Smoleńsku, przyczynili się kontrolerzy. To jest ich zasługa. Tylko teraz można pytanie retoryczne zadać. Czy to było specjalne, celowe? Pozostawię to bez odpowiedzi. Szanowni państwo, z racji tego, że po prostu jest mało czasu, chciałbym państwu przybliżyć troszeczkę sprawę związaną z tym raportem, który, no mówię, zbulwersował nas. Na stronie 16 jest taka perełka. Mianowicie raport Millera podaje, znaczy członkowie komisji podają, że wysokość w ostatniej fazie lotu została oszacowana. Czy w takim dokumencie, jaki jest końcowy raport powypadkowy, można użyć określenia, że wysokość została oszacowana i to na takim praktycznie końcowym etapie? Do dnia dzisiejszego my nie znamy dokładnie tej wysokości. Czy można użyć takiego określenia? Została oszacowana? To jest coś niespotykanego. Coś niespotykanego. I to się mówi, że to jest dokument. My tutaj w swojej analizie napisaliśmy, że mógłby być do przyjęcia ten dokument, końcowy raport Millera, jako wstępny raport. Wtedy on dawałby możliwość dyskusji, dialogu, wymiany zdań. Można by było dojść do konsensusu, ale nie do kompromisu, bo do kompromisu w tej sytuacji nie możemy dojść, bo to jest zbyt duża skala tej tragedii. Wielokrotnie, proszę państwa, wypowiadałem się na łamach naszego dziennika i tak dalej odnośnie pracy kontrolerów. Z tamtej strony nie ma żadnego odzewu, więc teraz, jeżeli mogę zaapelować do pana Laska, do zespołu,
niech wydeleguje ze swojej grupy kogoś o podobnym doświadczeniu, co my mamy z kolegą. My chętnie usiądziemy i przedyskutujemy, wyjaśnimy te rzeczy, które według nas są nie do przyjęcia. Zobaczymy, czy podejmie tamta strona rękawice. Jesteśmy gotowi na to. Proszę Państwa, kwestia jest jeszcze takiego określenia, jak pasatka dopełnitelna. Jest to kwestia bardzo sporna i budząca wiele niejasności, sprzeczności i tak dalej. Bardzo często w jednej z tej telewizji takiej, co dzisiaj Państwo słusznie wywaliliście, padało określenie, że to nie ma zgody na lądowanie i tu, że wina jest właśnie pilotów. To jest nieprawda. Pasadka dopełnitelna pada wtedy, ja mówię w odniesieniu do sytuacji rosyjskiej. W tej chwili będziemy mówili o Smoleńsku, o lotnisku smoleńskim i o tych przepisach rosyjskich. I pasadka dopełnitelna oznacza, że załoga może kontynuować zniżanie, może, powtarzam, kontynuować zniżanie do wysokości bezpiecznej i do odległości bezpiecznej. Dlaczego pada takie określenie, pasadka dopełnitelna? Jeżeli jest dużo lądowań, duża intensywność lotów i praktycznie samoloty lądują co minutę, co półtorej, bo tak z reguły takie są przerwy czasowe, to temu, który jest na podejściu, mówi się pasadka dopełnitelna. I on wykonuje normalny proces zniżania. Do lądowania wszystkie czynności wykonuje takie, jakie są potrzebne przy lądowaniu. I w momencie, kiedy pas się zwalnia, pilot podaje, że pas wolny, kierownik lotów podaje pas wolny. Słucham? Tak, i właśnie to padło tutaj. A to pas wolny w połączeniu z pasadka dopełnitelna jest równoznaczne z powiedzeniem możesz lądować. I nie mamy o czym dyskutować. Teraz jeśli chodzi o karty podejścia, bo tutaj też proszę Państwa są pewne niejasności. W sumie karty podejścia po głębokiej analizie stwierdziliśmy, że to są stare karty, nieaktualne, niezgodne z procedurami międzynarodowymi. Mało tego, na kartach podejścia nie ma zaznaczonej przeszkody terenowej tego wąwozu. Bo proszę Państwa, w lotnictwie przeszkoda terenowa to nie tylko jest jakieś góry, słupy, drzewa, to są również wąwozy, chmury, zamglenie gęste. To są określane jako przeszkody terenowe. I na karcie podejścia, prawidłowej karcie podejścia, w prawym rogu, górnym rogu, powinna być notatka, napisane powinno być, że w odległości 0,5 do 2 km od progu pasa obniżenie terenu do 80 metrów. Tak jak tam było. I powinien być dopisek. To dla nawigatora, który jest na pokładzie samolotu. Nie używać radio wysokościomierza. A tego nie było. I dlatego było tak, jak było. Czy było to celowe, czy nie, też nie wiemy. Teraz, proszę Państwa, rzecz tyczy się kwestii, uważam, z naszego nawigatorskiego punktu najważniejszej.
Mianowicie, pozwolicie Państwo, że skorzystam sobie tutaj z takiej notatki, na szybko zrobiłem w pociągu, ale chodzi o dokumenty. W raporcie pana Millera jest adnotacja, że komisja korzystała z trzech rodzajów podstawowych dokumentów. Ale na dole jest odnośnik. I ten odnośnik mówi, że dwóch pierwszych dokumentów komisja nie miała w ręku. Ale żeby było jeszcze fajniej, to te dwa dokumenty są najważniejszymi dokumentami w lotnictwie. Bo to jest jeden pierwszy dokument. To jest instrukcja obsługi lotniska Smoleńsk, która zawiera w sobie podstawowe, zasadnicze dane odnośnie lotniska. Więc częstotliwości, radionamierników, wyposażenie, jakie obowiązują procedury na tym lotnisku i tak dalej, i tak dalej. To moglibyśmy powiedzieć, że to jest taki dokument, niezbędnik, przewodnik po lotnisku Smoleńsk. Tego nie było. Oni nie mieli, znaczy, oni nie mieli w ręku tego. I drugi dokument to zasady prowadzenia korespondencji radiowej. No również podstawowy dokument, który praktycznie normuje życie, tak to powiem w cudzysłowie, górnolotnie, życie na lotnisku Smoleńsk. To teraz tak, komisja Millera, nie mając tych dokumentów, oni opisali, co powinni zrobić kontrolerzy, jak się powinny służby zachować, w oparciu o co? O dokument, który normuje generalnie przepisy lotnicze w Rosji. Jest to dokument mówiący ogólnie, jak są prowadzone loty, jak powinny być prowadzone loty i tak dalej, i tak dalej. I komisja Makowska, zrzucając główną winę na załogę, oparła się o takie określenie, że to jest o zbiór przepisów lotniczych Federacji Rosyjskiej AIP z angielskiego Aeronautical Information Publication i to jest zbiór przepisów lotniczych Federacji Rosyjskich lotów cywilnych, państwowych, krajowych i zagranicznych. I temu zbiorowi przepisów podlegają załogi samolotów i służby kontroli lotów i kierowania ruchem lotniczym. I proszę Państwa, w tym AIP-ie, w części AD, punkt 1.1-1, paragraf C, czytamy: dowódcy zagranicznych statków powietrznych wykonujących loty w Rosji sami podejmują decyzję o możliwości startu i lądowania, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję. Oni wzięli ten punkt jako podstawę do oceny całej tej katastrofy w Smoleńsku. Ale nie doczytali, że jest tam paragraf E, który mówi w tejże właśnie instrukcji: służba kontroli lotów ma prawo w przypadku konieczności zakazać startu lub lądowania, lecz prawa tego nie można traktować jako wzięcie odpowiedzialności za decyzję podjętą przez dowódcę załogi lub kontrolę jego słuszności. Skomplikowane, prawda? Ale to jest w sumie bardzo proste. Kwestia polega na tym, że w momencie, kiedy, tak jak było w Smoleńsku, kiedy kontrolerzy wydali zgodę na wykonanie czwartego zakrętu na kurs lądowania, w tym momencie
wykonała załoga tą komendę, to polecenie załoga wykonała i cała odpowiedzialność już w tym momencie spada na kontrolerów. W momencie, gdyby załoga nie wykonała tego zakrętu, nie wykonała tego polecenia i doszłoby do katastrofy, wtedy wina faktycznie spada na załogę. Nie wiem, czy Państwo rozumieją. Staram się najprościej, jak mogę. I tu, proszę Państwa, jest cały pies pogrzebany. Bo nie doczytano ani w komisji Makowskiej, ani w komisji Millera tego paragrafu E. A ten paragraf E jest właśnie w tej instrukcji, która jest zacytowana w raporcie Millera, ale tylko z punktem C. I tu już widzimy, że tak jak słusznie pan minister zauważył któregoś razu, że komisja Millera ściągnęła, zerżnęła praktycznie cały raport Makowski. Proszę Państwa, dalej w tej instrukcji, w części ENR, paragraf 2.3.10, mówi się, że dyspozytor, czyli kontroler, nawigator, jakbyśmy to nie określili, ale to są te same osoby, ma obowiązek zakazać lądowania statków powietrznych i dać polecenie odejścia na drugi krąg, gdy na drodze zniżania statku powietrznego lub pasie znajdują się przeszkody zagrażające bezpieczeństwu lotu. I rzecz dotyczy wszystkich statków rosyjskich i zagranicznych, cywilnych, państwowych i jakichkolwiek. Tego nie ma w raporcie Millera, a to obowiązuje. Ta tragedia narodowa powinna być badana według tych też dalszych paragrafów. To są niektóre takie perełki, proszę Państwa, które no, chciałem Państwu naświetlić z braku czasu. No, a poza tym nie chciałbym powtarzać tego, co jest w naszej analizie, w tej czwartej części księgi. Myślę, że Państwo się zapoznają z treścią tej naszej analizy. Będziemy dalej walczyli o to, żeby dojść do prawdy. Ja dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Moje nazwisko Piotr Bączek i przedstawię swoje przemyślenia, fragment przemyśleń dotyczących przygotowań wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku. Ale wcześniej cofnijmy się kilkadziesiąt, prawie 40 lat do tyłu, do połowy lat 70., gdyż głównym bohaterem tych analiz, tych przemyśleń jest właśnie pan Tomasz Turowski, w trzeciej RP ambasador, dyplomata z funkcjami jawnymi i niejawnymi, jeszcze które zapewne o których usłyszymy jeszcze w przyszłości, a od połowy lat 70. Współpracownik, funkcjonariusz Służbę Bezpieczeństwa, zapewne wszyscy Państwo znają jego życiorys, sam o tym pisał w swojej autobiograficznej książce, w kilku wywiadach. Funkcjonariusz elitarnego Wydziału N, Wydziału Nielegalnego, Wydziału 14 Komunistycznego Wywiadu, Departamentu I. Pragnę tylko podkreślić charakter tego wydziału, tej komórki. Wydział N
był wzorowany na podobnej strukturze w wywiadzie sowieckim. Służby sowieckie zawsze operowały wywiadem nielegalnym od początku istnienia Związku Sowieckiego, ale od lat 60. ten wydział rozrastał się, wydział nielegalny w strukturze wywiadu sowieckiego ze względu na przygotowania do III wojny światowej. Otóż funkcjonariusze Wydziału N byli szkoleni, przygotowywani do działań w sytuacjach kryzysowych, wojennych, dywersji, nie tylko dywersji ideologicznej, ale takiej dywersji sabotażowej, takiej jak widzimy teraz na Ukrainie, na Krymie. Do tego właśnie byli przeszkoleni funkcjonariusze tego wydziału w strukturze sowieckiej. Podobne zadania przechodzili osoby w PRL-owskim wywiadzie nielegalnym. Podobne zadania mieli realizować na Zachodzie osoby wysyłane pod przykryciem, czyli pod fałszywą tożsamością lub swoją tożsamością, jak w przypadku Tomasza Turowskiego, jednak zafałszowanym życiorysem. Tomasz Turowski niejako wstąpił, mówię w cudzysłowie oczywiście, do zakonu jezuitów. Przez kilkanaście lat przebywał w zakonie jezuitów i realizował zadania. Z jednej strony były to informacje dla wywiadu komunistycznego o zachowaniu dostojników kościoła, o otoczeniu najważniejszych hierarchów w Watykanie, a potem o najbliższych współpracownikach Jana Pawła II. Chciałbym zwrócić na trzy takie meldunki, bo zachowało się mnóstwo donosów. Pisał o tym między innymi redaktor Gmys, również inne osoby, inni dziennikarze, ale wskażę na trzy takie meldunki, donosy przesłane przez Turowskiego do Warszawy. Pierwszy z nich pochodzi z 15 kwietnia 80 roku. Był dosyć głośno omawiany już w prasie, także sam Turowski odnosił się tego, ustosunkował się do tego dokumentu. Mianowicie źródło 10682 podało. Według wypowiedzi brygadiera stan komisariatu przy Watykanie zostanie powiększony o 10 policjantów i 7 podoficerów. Część z nich będzie wywodzić się z DIGOS, czyli z takiej specjalnej jednostki policyjnej, antyterrorystycznej włoskiej. Następny dokument, następny meldunek Turowskiego pochodzi z 5 kwietnia 1980 roku i poświęcony jest Polakom zatrudnionym w polskiej rozgłości Radia Watykańskiego. Na koniec tego meldunku Tomasz Turowski przekazuje taką informację. Zaostrzone zostały środki bezpieczeństwa w Radiu Watykan. Pracownicy niepełnoetatowi nie mogą przebywać na terenie studiów emitujących programy i korzystać z ich sprzętu. Wprowadzono ścisłą kontrolę ilości wykonywanych kopii dokumentów. I trzeci materiał, trzeci meldunek, który pochodzi z czerwca 1987 roku, to jest tuż przed pielgrzymką Jana Pawła II w Polsce. W Lublinie pojawiły się antypapieskie ulotki z treścią: nie umarłeś w Rzymie, to umrzesz w Lublinie. Nie zginie w Rzymie, ale w Lublinie. Sądzi się, że jest to przejaw działalności lubelskich grup, prawdopodobnie to jest trochę zamazane, satanistów. Otóż Tomasz Turowski, jak wynika z tych materiałów, był przeszkolony bardzo umiejętnie do przekazywania wszelkich informacji na temat zabezpieczeń, bezpieczeństwa, pomieszczeń, jakie są stosowane reguły,
jak i zabezpieczenia, środki ochrony i tak dalej, i tak dalej. Przekazywał to w czasach PRL-u do centrali w Warszawie bez przeszkód. Na temat właśnie poszczególnych środków ochrony w Watykanie i w Radiu Watykańskim. O nastrojach przed pielgrzymką papieską w 1987 roku. Tymczasem przenieśmy się na chwilę do 2010 roku, kiedy Tomasz Turowski zostaje kierownikiem Wydziału Politycznego w ambasadzie polskiej w Moskwie i kiedy zostaje osobą nadzorującą i kontrolującą przygotowania do wizyty 7 kwietnia i 10 kwietnia 2010 roku w Katyniu. Tomasz Turowski odpowiadał za przygotowania do obu tych wizyt. Tak wynika z zeznań jego współpracowników, pracowników ambasady polskiej w Moskwie. I co się dzieje? Tomasz Turowski nagle jakby zapomniał, co należy do podstawowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa. Tomasz Turowski dochodzi do takiej sytuacji, że Tomasz Turowski wizytę ministra prezydenckiego Mariusza Handzlika, która miała odbyć się przed wizytą w Katyniu prezydenta, zostaje ta wizyta przeniesiona na 20 kwietnia 2010 roku. Tomasz Turowski i pracownicy ambasady polskiej w Moskwie inaczej traktują grupę przygotowawczą premiera, a inaczej grupę przygotowawczą prezydencką. Pracownicy kancelarii prezydenta w swoich zeznaniach, w swoich relacjach zaświadczają, że są traktowani per noga, że nie są dopuszczani na przykład do lotniska w Smoleńsku. Nikt z nich nie widział lotniska i stanu zabezpieczeń, stanu wieży, stanu urządzeń nawigacyjnych. Wprawdzie oni nie znali się na tym, ale mogli doprosić jakiegoś specjalistę, który by mógł to objaśnić. Tymczasem Tomasz Turowski zachowuje się tak, jakby pierwszy raz był na takim wyjeździe, pierwszy raz przygotowywał wizytę głowy państwa za granicą. Z jednej strony Tomasz Turowski w okresie PRL-u składa dosyć obszerne meldunki na temat zabezpieczenia Watykanu i Radia Watykańskiego. Z drugiej strony Tomasz Turowski w Moskwie i w Smoleńsku zachowuje się jak nowicjusz. To jest zaskakujące i proszę wziąć to pod uwagę. Kolejna sprawa. Tomasz Turowski został, tak jak pan minister przypomniał, w 1998 roku wskazany przez prasę rosyjską jako osoba współpracująca ze służbami specjalnymi III RP. Takie doniesienia, takie informacje ciągle pojawiały się, zwłaszcza w okresie procesu lustracyjnego Turowskiego. Tu jest mały znak zapytania, podkreślam mały znak zapytania, czy to Turowski zakończył swoją przygodę ze służbami specjalnymi, służbami komunistycznymi w 90 roku, czy kontynuował tą przygodę po 90 roku. Podkreślam, że to jest mały znak zapytania, bo wszelkie dostępne informacje w prasie, w mediach wskazują, że zasadne jest potwierdzenie tego, pozytywnej odpowiedzi, udzielenie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli Tomasz Turowski był w służbach specjalnych, to służby specjalne III RP musiały znać jego przeszłość, musiały
poznać jego teczkę personalną. Tak samo gdyby był tylko pracownikiem MSZ-u. Tomasz Turowski musiał złożyć tak zwaną ankietę bezpieczeństwa, dopuszczającą do informacji niejawnych. W tej ankiecie wyszczególnione w kilku punktach wyszczególnione są zakres pracy przed 90 rokiem. Tomasz Turowski musiał zadeklarować, czy współpracował z komunistycznymi służbami specjalnymi, czy był funkcjonariuszem lub współpracownikiem. Również musiał podać kolejne miejsca pobytu swoje za granicą, źródła utrzymania. Tak więc jego życiorys musiał zostać bezwzględnie przejrzany przez służby specjalne po wejściu w życie tej ustawy. To jest w 1999 roku. Ta ustawa została przyjęta tuż przed przyjęciem Polski do NATO. Ta ustawa miała zablokować dopuszczenie takich osób, między innymi jak Tomasz Turowski, które prowadziły działalność agenturalną w komunistycznym wywiadzie, do służb III RP. Tymczasem taka osoba bez przeszkód była zatrudniona w administracji, na pewno w administracji dyplomatycznej, i pełniła wysokie funkcje. Nie tylko urzędnika w centrali MSZ-u, ale także Tomasz Turowski był przedstawicielem III RP, czyli ambasadorem na Kubie. Tuż przed głosowaniem, przedstawieniem jego sylwetki w Sejmie, podczas Komisji Spraw Zagranicznych, Władysław Bartoszewski zachwalał kandydaturę Tomasza Turowskiego i MSZ przedstawił jego życiorys, w którym nie tylko nie wspomniano o epizodach, kilkuletnich epizodach, to też mówię w cudzysłowie, współpracy Turowskiego z komunistycznym wywiadem, ale nie wspomniano nawet o jego pobycie w nowicjacie jezuickim. Wspomniano tylko, że kształcił się w Rzymie, w uczelniach watykańskich. Tak więc Tomasz Turowski prześlizgnął się z PRL-u do III RP bez problemu. Też jest zagadką, w jaki sposób Tomasz Turowski powrócił w 2010 roku do pracy w MSZ-cie, bo przypomnę, że w 2007 odszedł z MSZ-u za czasów pani minister Anny Fotygi. Po 3 latach powraca ponownie do MSZ-u i od razu obejmuje strategiczne, w owym czasie strategiczne zadanie, czyli przygotowanie 2 wizyt premiera i prezydenta w Katyniu. To było jedno z ważniejszych zadań w owym czasie, tym bardziej, że niektórzy polscy urzędnicy wskazywali, że może dojść do prowokacji. Mam tu na myśli pana ministra Mariusza Handzlika, który w grudniu 2009 roku w specjalnej notatce przesłanej między innymi do ministrów Jacka Cichockiego, czyli ówczesnego sekretarza kolegium do spraw służb specjalnych, i ministra Tomasza Arabskiego, ówczesnego szefa kancelarii premiera, wskazywał minister Handzlik, iż może dojść do rozgrywania wizyt w Katyniu i uroczystości w Oświęcimiu przez stronę rosyjską, że może dojść do gry dyplomatycznej, tak zwanej gry dyplomatycznej, i Rosja może
dążyć do rozegrania ośrodka prezydenckiego i ośrodka premierskiego. Jak pamiętamy, no, rząd wszedł w to jak w masło. Wszystkie wypowiedzi ministra Sikorskiego, ministra arabskiego, wojna o samolot, wcześniejsza wojna o samolot oraz przestrogi ministra Sikorskiego, który wskazywał, że nie należy, że prezydent powinien się zastanowić, czy lecieć do Katynia, że propozycje ze strony MSZ-u, żeby prezydent wziął w uroczystościach, ale po kwietniu już, w maju, w czerwcu, wszystko to wskazywało, że strona rządowa dąży do takiej sytuacji, aby prezydenta Kaczyńskiego nie było w Katyniu. A dlaczego? To wiąże się z ówczesną polityką resetu, próbą ocieplenia stosunków Warszawa-Moskwa, którą to politykę zadeklarował od razu po wyborach minister Sikorski, a wcześniej premier Tusk. I dlatego wracamy znowu do Turowskiego. Dlatego Turowski był potrzebny w lutym 2010 roku, aby swoje kontakty w Moskwie, swoje możliwości uruchomił na rzecz tej polityki resetu. Czy tylko do tego? No, należy się zastanowić, zwłaszcza po tych zabiegach Turowskiego w trakcie przygotowań wizyty prezydenta w Katyniu. Ja tylko przypomnę wypowiedź Turowskiego w trakcie zeznań, w których wypowiedział się między innymi, że 9 kwietnia był z grupą przygotowawczą przed wizytą prezydenta i Turowski zeznał, wszystko zostało przygotowane. No jak zostało przygotowane, to nie trzeba przypominać. Im dłużej myślę nad tą osobą, tym bardziej dochodzę do wniosku, że Tomasz Turowski był właściwą osobą na właściwym miejscu, tylko nie z naszego punktu widzenia. I to są konsekwencje między innymi braku lustracji, braku dekomunizacji, grubej kreski, osłabionej grubej kreski, no i różnych patologii w służbach specjalnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dobry wieczór, tak? O, do wieczór, tak. Dobry wieczór Państwu. Ja nie obiecuję, że się zmieszczę w 10-15 minutach, które nam dano, ale spróbuję. Bardzo proszę, dlatego że żebyś spróbował, gdyż koledzy, którzy obiecywali, że się zmieszczą, każdy z nich mówił po pół godziny. Jeżeli ty z góry mówisz, że nie będziesz, to znaczy, że dobrze, czeka dobrze, nas. Ale być może tak, być może pozwolę sobie potem przedłużyć ten czas o czas przysługujący mi jako członkowi klubu. Bo ja wprawdzie od paru lat nie uczestniczę w pracach, ale na pierwszych posiedzeniach klubu Ronina byłem i teraz jest mój comeback. Otóż ja bym tak, kiedy pisałem, redagowałem pierwszy szkic wstępu do tego nowego raportu, to dopisałem tam, przede wszystkim dopisałem tam jedno zdanie, że to jest czwarta część, że to trzeba traktować jako cztery książki, które składają się na całość podsumowującą dotychczasowy etap prac zespołu parlamentarnego. I to w zasadzie odzywa się w każdej z zawartych, w większym lub w mniejszym stopniu oczywiście, ale w każdej z takich gruntowniejszych prac zawartych w tej pracy. Jak tutaj zapowiedział pan minister, tu są zamieszczone dwie moje prace, one kończą ten tom. Jedna jest obszerna, druga króciutka. Trzeci element, nad którym pracowałem, ale tu się nie ma czym chwalić, to tam jeszcze jestem podpisany jako współredaktor tego tomu, no ale jak kto zobaczy kropkę kończącą tytuł na okładce, to powie, że dalej można już nie czytać, no bo w zasadzie powinno się taki materiał czytać do pierwszego błędu. Pierwszy błąd na okładce dalej nie czytamy. Ja jednak zachęcam do lektury. Co więcej, zakładam, że państwo, znaczna część z państwa ten
tom przeczytała i że ja nie muszę tutaj streszczać 20-stronicowej pracy na temat tego, co jest zawarte w kilku znanych transkrypcjach nagrania, o którym mówi się nam, że jest wierną kopią oryginalnego nagrania z rejestratora głosowego Mars BM zabudowanego na pokładzie samolotu, który leciał do Smoleńska, bo te 20 stron to jest przecież tylko krótkie streszczenie tego, co przedstawiam w referacie napisanym w zeszłym roku na konferencję smoleńską, a to znów z kolei jest wyciąg z tego, co myśmy na ten temat do tej pory zgromadzili. To tak jest. Znaczy, oczywiście jako dziennikarz z zawodu i zamiłowania jestem w stanie przedstawić jednozdaniowy list streszczający, ale rozumiem, że nie o to państwu chodzi. I dlatego zacznę od tej drugiej pracy, tej króciutkiej. Ona sobie liczy 4 strony, w tym są 2 strony przypisu, 2 strony tekstu i mówi o działaniach podjętych w Rosji. Kto się uważnie wczyta w przypisy, to zauważy, że podejmowanych wyłącznie przez członków partii rządzącej, jedynej Rosji. Na terenie Dumy Państwowej po zeszłorocznej katastrofie, w której, tak jak tutaj wspomniał pan minister, zginął syn prezydenta Tatarstanu, szef FSB tej republiki wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, no i wszyscy pasażerowie i cała załoga, żeby tak już było do kompletu. Tam przekazano postępowanie wyjaśniające skądinąd znanej dobrze w Polsce Międzypaństwowej Komisji Lotniczej pod przewodnictwem pani Tatiany Anodiny. Jej orzeczenie zapadło jeszcze szybciej niż w przypadku naszego Tu-154M. Orzeczenie było takie same, zawinili piloci, no tam nic nie było o pogodzie. To, że samolot wykonywał przed tym rozbiciem się, roztrzaskaniem się o płyty lotniska jakieś dziwne manewry, to tam nie zostało, to nie znalazło tam odpowiedniego wyrazu. W każdym razie w Tatarstanie i nie tylko w Tatarstanie powstało takie wrażenie, że coś z tym raportem jest nie tak, że on powstał zbyt szybko. To zostało sformułowane w takim stwierdzeniu, które jak z punktu widzenia tych, którzy to podnosili, członków partii rządzącej Rosją, było jakby możliwe do wygłoszenia, mianowicie, że w Maku jest pewien konflikt interesów. Otóż Mak certyfikuje samoloty, w związku z czym przyznanie, że ten samolot na przykład był niesprawny, albo że jakieś istotne elementy jego silniki na przykład były niesprawne, albo że coś tam się zepsuło w trakcie lotu i że to jest niemożliwe. Tam zawsze się orzeka o winie pilotów. Mówiąc o tym, ci panowie, o których zaraz tutaj wspomnę, kim byli, przywoływali także przykład polskiej katastrofy jako jeden z tych przypadków, w których Mak bardzo szybko orzekł o winie pilotów jako jedynej przyczynie katastrofy. Wręcz tam znalazło się takie stwierdzenie, że Mak wtedy, gdy jakiś samolot się rozbija na terenie Rosji, bądź innych państw, w których też bada katastrofy, zawsze orzeka o tej jednej przyczynie. I tam za tą konkluzją poszły czyny. Te czyny, to się wszystko odbywa w ramach obowiązującego systemu państwa rosyjskiego. To nie jest tak, że ktoś tam podejmuje jakieś działania, a w każdym razie, jeżeli podejmuje, to nic o nich publicznie nie wiadomo, działania społeczne. To deputowani do Dumy Państwowej podjęli konkretne działania. Po pierwsze, deputowany generał Ernest Walijew, postać skądinąd znana, bo on był zastępcą prokuratora generalnego, gdy doszło do katastrofy smoleńskiej. Zastępcą prokuratora generalnego Czajki. On już teraz jest prokuratorem w stanie spoczynku, generałem w stanie spoczynku, i on skierował pismo do prokuratora generalnego Federacji Rosyjskiej, swojego byłego przełożonego, znanego nam pana generała Czajki, że no coś tutaj, że on prosi, żeby tu wgląd w to, co ten Mak robi, interesy Transaero, syna pani Tatiany Anodiny, to bogata paleta tematów, to doświadczony śledczy. W każdym razie i ta sprawa pod koniec roku została na króciusieńko przedstawiona w mediach. Wiemy, że to pismo zostało wysłane, nie jest znana odpowiedź, nie wiemy, co się dzieje dalej. Jak to powiedziała pani tutaj redaktor Królikowska, AWIS, no być może zanik zawodu korespondenta sprawił, że jakoś żaden polski korespondent akredytowany w Moskwie się nie wybrał do pana Walijewa i nie spytał go, no i panie generale, no i co dalej? Ja pisząc tą pracę świadomie analizowałem tylko dostępne źródła
które może każdy dziennikarz, no oczywiście pod warunkiem, że tak powiem, nie boi się czytania bukwami, jest w stanie zgromadzić w ciągu paru dni. To naprawdę jest takie proste ćwiczenie warsztatowe. To się da tą wiedzę zgromadzić dosłownie w ciągu trzech dni. Natomiast świadomie, ani nie wywoływałem kontaktu z żadną z tych osób czynnych w tej sprawie, ani nie oczekiwałem, że ktoś się ze mną skontaktuje. Jak gdyby się skontaktował, to raczej bym tego, no, nie miałem tego w planach. W związku z czym to jest wyłącznie opis tego, co zostało zrobione, sporządzony na podstawie tego, co można znaleźć na stronie Dumy Państwowej, tego, co można znaleźć w mediach rosyjskich, także w wersjach elektronicznych, na forach internetowych rosyjskich. Jakby to ktoś powiedział w innej branży, no czysty biały wywiad, żadnych tutaj, żadnej pracy operacyjnej, żadnej pracy w terenie. Otóż poza generałem Walijewem druga inicjatywa została podjęta, inicjatywa, która właśnie teraz jesteśmy na etapie, to rzecz także dla pana ministra, nowa, pan minister jeszcze tego nie wie, ona teraz właśnie jest u Katrupiana, na dniach, że tak powiem, stryczek się zaciśnie. Mianowicie pan, a przepraszam, że tak się zaglądam do notatek, ja nie jestem tak, nie mam takiej dobrej pamięci jak pan minister, a boję się popełnić błąd, więc wolę sprawdzać te imiona, adczyństwa i tak dalej. Pan Aleksandr Sidiakin, to jest taki stosunkowo młody prawnik, deputowany z Tatarstanu. On zainicjował i zgromadził wokół tej inicjatywy 14 posłów do Dumy, wszyscy z jednej Rosji. Trochę, tam oczywiście komplet z Tatarstanu, panowie z Dagestanu, trochę z takich republik, no, które nas nie zaskakują, ale także z centralnej Rosji, jak najbardziej z Moskwy. To jest takie przeglądanie. W jednym z przypisów podają wszystkie te nazwiska, gdyby ktoś chciał z którąś z tych osób porozmawiać, prawda, jakiś reporter, korespondent polski w Moskwie, no to jest pewna praca do wykonania. Ja jej nie wykonam. I oni złożyli projekt nowelizacji ustawy Kodeks Lotniczy, polegającej na tym, że w Rosji, to jednozdaniowy, jednoparagrafowy, w Rosji samoloty cywilne ponad 20-letnie nie mają prawa latać. Czy to sensowne, czy to niesensowne? Ja w to nie wnikam. Ja nie jestem specjalistą z samolotów, jestem specjalistą czytania tekstów i odrobienia rachunków. W każdym razie oni tę inicjatywę złożyli. To się działo na przełomie grudnia-stycznia. Potem zapadła długa cisza. Jak kończyłem tą pracę, aha, ten pan Sidiakin, jeszcze może słówko o nim. On jest zastępcą stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Znaczy, to nie jest taki dżentelmen, który tam siedzi w tej Moskwie i nic. Znaczy, to też jest tak, że można go w tym Strasburgu czy Brukseli złapać, to jakby ktoś chciał. Ciekawy dżentelmen, bardzo ciekawe różne rzeczy podejmował, także takie, jak powiem, na różne strony prowadzące. Ciekawa postać. I 20, tak teraz jadąc tutaj jeszcze sobie sprawdziłem na wydruku, kiedy ja zakończyłem pisać tę pracę, no bo nie mam tego w notatkach, ale na szczęście w przypisie jest powiedziane, że wszystkie linki były aktualizowane 26 marca. No jest 26 marca skończyłem pisać tę pracę i oczywiście bez żadnego związku z tym 28 marca Rząd Federacji Rosyjskiej przesłał do Komisji Transportu Dumy Państwowej swoje oficjalne stanowisko w tej sprawie. Mianowicie takie stanowisko, że należy to odrzucić. Komisja, to jest już właśnie nowa, komisja zebrała się 25 kwietnia, czyli dwa dni przed kanonizacją, znaczy z polskiego punktu widzenia dwa dni przed kanonizacją. No i nie ma zaskoczenia, że podjęła decyzję w pierwszym czytaniu, że należy ten projekt odrzucić. Tej komisji przewodniczy taki pan Ewgenij Sergiewicz Moskwiczow, ja będę mówił Moskwiczew, bo mi to jakoś tak bardziej łatwiej się wymawia, który tym się wyróżnia wśród przeważnie wyposażonych w dobre niemieckie samochody deputowanych do Dumy Państwowej, że on nie ma samochodu. On ma tylko śniegochod EPO 550. W każdym razie tyle deklaruje w swojej deklaracji majątkowej. Mnie to specjalnie nie zaskakuje, bo ja jestem jedynym radnym dzielnicy Mokotów, który deklarował, że nie ma samochodu, a natomiast miał konia wierzchowego, więc to każdy tak, co lubi. On lubi śniegochód, ja lubię, żeby moja żona miała konia wierzchowego. No i ten pan Moskwiczow przewodniczył posiedzeniu, które to odrzuciło. Duma Państwowa już jest wpisane, że 16 maja będzie miała to wpisane do porządku obrad i ten projekt zgłoszony przez pana Sidiakina i 13 jego towarzyszy, jak należy się spodziewać, zostanie ukatrupiony. I dopiero teraz się zacznie ciekawie, bo teraz się zobaczymy, bo tutaj pan minister wspomniał o prezydencie Tatarstanu. No to jest, powiedziałbym, takie, to jest taka rekapitulacja. Ja tutaj o prezydencie
Tatar Stanu nie wspominam, bo w tych materiałach, które ja przerabiałem, nie było przesłanek, że pan prezydent jest w tym czynny. Natomiast tak zwane proste chłopskie rozumowanie dowodzi, że jak wszyscy deputowani z Tatarstanu do Dumy Państwowej w Moskwie podnoszą taką sprawę, która, no jakby to powiedzieć, jest taka troszeczkę śliskogiętka, no to nie robią tego bez wiedzy tego pana prezydenta, więc ja jestem skłonny się przychylić do tej koncepcji pana ministra, że prezydent Tatarstanu po katastrofie, w której zginął jego syn, który ma być jego następcą, i zginął szef jego FSB, który no, uchodził za człowieka jego zaufanego, to jednak on tam trochę w tym palce maczał w tej inicjatywie. Więc jak Duma to ukatrupi, to wtedy zobaczymy, co ten prezydent Tatarstanu zrobi i to dopiero będzie ciekawe. W każdym razie idea tam była taka, w tych wszystkich wystąpieniach publicznych tych panów i generała Walijewa i pana Sidiakina, bo oni dwaj publicznie zabierali głos, że ten MAK jest kompletnie niewiarygodną instytucją w swoich orzeczeniach, kompletnie. Przy czym oni jako członkowie partii rządzącej Rosji, co proponowali? No proponowali oczywiście to, co tradycja wielkorosyjska nakazuje, to znaczy, żeby prezydent Putin osobiście przejął i wziął pod swoje skrzydła, żeby przy prezydencie powstała komisja badająca przyczyny katastrof lotniczych w Rosji. Oni to proponują, no bo to jest się w stanie w ramach, jak się domyślam, w ramach obowiązującego w Rosji systemu politycznego, jest się w stanie zaproponować, nie wypadając poza ramy tego systemu. To są ludzie działający w ramach systemów. Przynajmniej do tej pory wszyscy tacy byli. A co będzie dalej, to się zobaczy. Jak mówię, drugi materiał, ten obszerny, ten o tym, co się działo z rejestratorem fonicznym Mars BM po katastrofie i z badaniem tego, no, co można było badać, poddaje się streszczeniu nieco trudniej, więc ja chyba nie będę próbował tego. Powiem krótko tak, pan minister posługuje się takim określeniem fałszerstwo. Ja powiem tak, jak czytam te 18 stron, to tak, no to tam co druga strona, czasem co pół strony są fakty pokazujące, że materiały, które badano jako wierne kopie oryginalnej taśmy, no nie są, są zupełnie inne jedno od drugiego, że ich transkrypcje są w istotnych miejscach kompletnie różne inne od drugiego, że w transkrypcjach na przykład się podaje, że no tutaj przechodzę do tego, o czym pan komandor mówił, że na przykład w nagranej transmisji radiowej, która z natury rzeczy, bo to się tam nagrywa na dwóch kanałach, jest wszyscy ci z kolei, którzy odsłuchiwali te taśmy, potwierdzają, że tam jest bardzo, tam jest dużo wyższa jakość nagrania niż w przypadku tego, co się mówi w kokpicie. I tam jakby rozbieżność między poszczególnymi transkrypcjami są zupełnie minimalne, ale potrafią być w istotnym momencie spore, powiem to dla tych, którzy nie czytali materiału, no mówiąc krótko, czy w momencie rozpoczęcia wchodzenia na ścieżkę załoga usłyszała od kontrolerów 9 czy 10, czyli 9 czy 10, a no właśnie, proszę, tu sobie proszę sprawdzić w oryginale, jak w tym materiale, jak to jest. Co transkrypcja, to inaczej powiedziane, a najlepszy numer jest taki, że w transkrypcji, która stanowi załącznik do raportu Millera, mamy napisane 9 ze znakiem zapytania, ale w raporcie MAK mamy 10. W raporcie Millera, tak, i w raporcie Millera mamy 10. Oczywiście można powiedzieć tak, może w raporcie Millera posłużono się tym nagraniem, takim, że tak powiem, no, nieopisanego pochodzenia z wieży kontrolerskiej, gdzie rzeczywiście jest 10. No, tylko jak tu mamy rzecz, która jest, jakiego jest pochodzenia, takiego jest, ale przynajmniej opisanego pochodzenia, czyli tą kopię, którą dostano do badania w Moskwie, a tam mamy takie, no, w każdym razie, proszę Państwa, sytuacja jest taka, badano w różnych instytucjach różne kopie nagrania na taśmie, które na podstawie oświadczenia pana Wiktora Andrzejewicza Trusowa z Międzypaństwowej Komisji MAK określono jako oryginalne nagranie, na oryginalną taśmę wyjętą w dniu 10 kwietnia z oryginalnego rejestratora, który był na pokładzie. Wartość wszystkich tych taśm jest taka, jak wartość słowa pana Wiktora Andrzejewicza tej taśmy i tych kopii jest taka, jak wartość oświadczenia pana Wiktora Andrzejewicza Trusowa. W żadnym dostępnym materiale, czy to w opinii fonoskopijnej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Zenona z Krakowa, czy w
w raporcie Millera, protokole technicznym Millera, załącznikach do protokołów Millera, załącznikach do raportu Millera, raporcie Maku, załącznikach do raportu Maku, nigdzie nie ma wzmianki, żeby ktoś przebadał, czy ta taśma, że tak powiem, no tak nie zrobił takiej porządnej analizy kryminologicznej, czy ta taśma, którą tam się okazuje w Moskwie do obejrzenia, czy ona rzeczywiście pasuje do tego, co się tam okazuje jako oryginalny rejestrator. Czy tam się te ślady zgadzają, czy to wszystko jest, czy te mikro... To dużo jest rzeczy do zbadania. Ja nie chcę tu wchodzić w skórę kryminologa, którym nie jestem, ale naprawdę konkluzję, gdybym miał właśnie, zamykając, gdybym miał streścić w jednym zdaniu cały ten 200-stronicowy raport, to bym powiedział tak, trzeba odzyskać oryginał. Bardzo ciekawe jest badanie kopii. Oczywiście my sobie możemy, proszę Państwa, to jest tak, jakbyśmy nie mieli oryginałów naszych poetów, tylko mieli jakieś wydruki, wydania wileńskie, paryskie, takie, owakie. To bardzo fajnie. Oczywiście jak nie mamy rękopisu, badamy wydanie paryskie. Jak nie mamy rękopisu, a powiedzmy nie ma wydań, bo coś było tylko w rękopisie, badamy odpis, dobry odpis, świetnie, to jest naprawdę cenne źródło. Oczywiście jak porównujemy transkrypcję zrobioną przez Millera i transkrypcję zrobioną przez IS i metody, jakimi identyfikowano, kto wygłasza poszczególne kwestie, to oczywiście względem na naukową metodę postępowania Instytutu Ekspertyz Sądowych, to jest bardziej miarodajne. Ale bardziej miarodajne w odniesieniu do czego? No do materiału, który badano, a jak to się ma do oryginału, no to trzeba by przypomnieć sobie, co było napisane w ekspercie sporządzonej przez panów z tego Instytutu Kryminalistycznego FSB, którzy powiedzieli, no liczne ślady montażu bez porównania z oryginałem niemożliwe do ustalenia, w jakim trybie powstały. Ja przepraszam, no mówię tak, nie cytuję dosłownie, bo trzeba by z dokumentem. Bo my, mówiąc w analizie, mamy dwie drogi. Znaczy, albo możemy zgadywać, co dany materiał oznacza i na co nas naprowadza, albo porządnie zbadać podstawy postępowania, skąd się ten materiał wziął. No, historyk powie tak samo. No, trzeba zrobić porządną zewnętrzną, wewnętrzną analizę źródła. To, że tu się postępuje w taki sposób, jak się postępuje, no, świadczy o tym, że te 4 lata, bo jak mówimy, przez te 4 lata, zespół parlamentarny przez te 4 lata przygotował między innymi te 4 księgi. Instytucje państwa polskiego przygotowały, opracowały też całą masę dokumentacji i to jest tak, ja oczywiście bardzo sobie cenię, że mogę uczestniczyć w tych pracach i że wykonuję te rzeczy i mam wrażenie, że z jakimś tam pożytkiem przybliżamy się do prawdy, prawda, bo jak rok temu tutaj uczestnicząc w tym, przygotowałem taki raport o remoncie Tutki w Rosji, to miałem takie wrażenie, że jakby coś, że dając ten materiał, kładąc go na stół, sprawia, że dyskusja od tej pory się nie będzie mogła toczyć tak, jak się toczyła przedtem. Że tam jest za dużo faktów, których zresztą nikt nie podważał. Tam poza jedną oderwaną wypowiedzią pana byłego wiceministra Idzika, obecnie tam potem prezesa Bumaru, nikt tego nie podważał, co zostało powiedziane. Tak, ten remont został zrobiony w Rosji, bo Rosjanie tak chcieli, w tej instytucji, w której chcieli. Jak wrócił, to się sypał. To wszystko tak, to prawda oczywiście. Państwo znowu egzamin. Tak, i kropka, i cześć, i to w wodę. Czyli mówiąc, jak mnie pytają czasem, no dobrze, a co będziecie dalej badać? Bo teraz zrobiliśmy ten raport, a co będzie następny? Ja powiem tak, no można badać bardzo dużo różnych rzeczy. Analityk to jest taki facet, który poza tym, że wykonuje polecenia przełożonego, czy pracodawcy, gdy czasami jestem pracownikiem, to wtedy pracodawcy, no to poza tym jest też samozadaniujące się. Ja mam górę pomysłów, co jeszcze trzeba przeanalizować tutaj, ale tak naprawdę to mam taką propozycję do pana ministra. Chyba przez moment, że to trzeba wygrać wybory. Nie? To ja w zasadzie chyba na tym skończę. Liczymy na to, że radni warszawscy nam w tym pomogą. Ja swoje postaram się wygrać. O, no to... To już jest jakiś krok naprzód w tej błyskotliwej analizie, która nie tylko została napisana, ale i tu przedstawiona. Pan Marcin Gugulski zapomniał o jednej jeszcze fazie, którą ja w związku z tym mniej udolnie przedstawię, jeżeli chodzi o czarne skrzynki, bo myślę, że ona zawiera w sobie także istotne przesłanki do tajemnicy tej oryginalności tej czarnej skrzynki, a dokładniej tej taśmy.
Mianowicie, jak państwo może wiecie, istnieje relacja filmowa zrobiona przez pana Wiśniewskiego z pierwszych chwil po tragedii. Jednym z takich istotnych elementów tej relacji filmowej jest najazd kamery, którą operuje pan Wiśniewski, na taki, pomarańczowy przedmiot i komentarz, który ma być zaskoczeniem, ma być brzmieć jako zaskoczony, pana Wiśniewskiego. O, czarna skrzynka. I to jest okolice godziny 11 czy też 9, w zależności od tego, czy posługujemy się czasem rosyjskim, czy czasem polskim, czyli mniej więcej 15 minut, 18 minut po terminie, jaki został ustalony dla tej tragedii. Wtedy została zidentyfikowana czarna skrzynka. Jak państwo wiecie, ta kaseta została przejęta przez Rosjan, a następnie jej treść po 2 czy 3 godzinach wyemitowana na cały świat. A więc najpóźniej o godzinie 12-13 służby rosyjskie, najpóźniej, to jest najdalej idący możliwy czas, służby rosyjskie wiedziały, gdzie jest czarna skrzynka. Wiedziały, miały to zidentyfikowane. No, wiedziały i skorzystały z tej wiedzy. Skorzystały z tej wiedzy w ten oto sposób, że już o godzinie 16.30 pan Szojgu udzielił wywiadu publicznego, w którym stwierdził, że właśnie odczytujemy czarną skrzynkę. Odczytujemy. A dwie. Znakomicie. Gdyby mój szanowny współpracownik sam to zrelacjonował, na pewno zrobiłby to lepiej i z większym pożytkiem także dla procesu wyborczego, który jest przed nami. Otóż tutaj ważne jest to, że nie mamy wątpliwości, że już w 2-3 godziny po tragedii Rosjanie wiedzieli, gdzie jest czarna skrzynka, a następnie w 4 godziny po tej tragedii zaczęli ją odszyfrowywać. Ta sprawa jest potwierdzona także w wypowiedzi pana, którego nazwiska teraz nie pomnę, ale zajmował się on wtedy, był szefem komisji kontroli lotów Federacji Rosyjskiej i brał udział w godzinach wieczornych tego dnia w naradzie prowadzonej przez pana premiera Putina i w ramach sprawozdania, co tam poszczególni funkcjonariusze zrobili, tam się wypowiada pan Szojgu, tam się wypowiada pan Iwanow i różni inni ludzie, którzy z punktu widzenia rosyjskiego odpowiadali za badanie tej tragedii. Wypowiada się także ten przewodniczący komisji, który właśnie stwierdza, my już odczytaliśmy czarną skrzynkę i możemy z pewnością powiedzieć, że niewinni są Rosjanie, winni są polscy piloci, bo to wynika z odczytu czarnej skrzynki. Przytaczam te wszystkie ustalone przez pana Marcina Gugulskiego bardzo precyzyjnie, a przytaczam nieudolnie oczywiście fakty, tylko po to, żebyście państwo zrozumieli, co się naprawdę stało z tą oryginalną taśmą. Dlatego, że gdy przyleciał pan Edmund Klich, a i pan także Bogdan Klich, i reszta prokuratorów polskich, to w nocy zaprowadzono ich do tej czarnej skrzynki, do tego miejsca, które sfirmował pan Wiśniewski, pokazano im, że tam jest czarna skrzynka, razem komisyjnie wydobyto z tej bruzdy, opieczętowano tymi papierami, które pokazała pani Anita Gargas w swoim poprzednim filmie, a następnie pod ochroną zawieziono do Moskwy i komisyjnie wszystko badano. Tylko, że najpierw odczytano. Na to są jakby materialne, bezsporne dowody. A następnie po odczytaniu włożono w to samo miejsce, gdzie Wiśniewski to sfilmował i w przedstawicieli polskich, prawda, opieczętowano, znaleziono i oni nam to po dzień dzisiejszy relacjonują. No, muszę państwu powiedzieć, że to jest proceder, ja w żadnym wypadku znowu
Naprawdę polscy prokuratorzy, polscy uczestnicy tej operacji po prostu mogli nie rozumieć, z kim mają do czynienia, nie zdawać sobie sprawy i, że tak powiem, do dzisiaj dnia nie przeczytać tych wszystkich faktów, nie wiedzieć, że Szojgu o tym opowiedział, nie znać przebiegu narady, która jest wywieszona do dnia dzisiejszego. Ta narada z Putinem jest wywieszona do dnia dzisiejszego na stronach MAK-u. Tą, można ją przeczytać. Nawet jest tłumaczenie angielskie, jakby ktoś chciał, jakby miał kłopoty z rosyjskim. Także to jest dokumentacja po dzień dzisiejszy obecna. Nie ma wątpliwości. Nie ma wątpliwości, że to, co przekazywano dalej, było materiałem, który został przez Rosjan odpowiednio spreparowany. Żegnamy pana komendora z oklaskami i podziękowaniem. I bardzo proszę, panie komandorze, jeżeli można prosić, ponieważ to nazwisko nie padło, a chyba powinno paść, także podziękować panu komandorowi Grono, który jest współautorem tej pracy, którą panowie zrobili. Bardzo dziękujemy za profesjonalizm i za odwagę. Otóż dopełniam tej relacji pana Marcina Gugulskiego, bo to jego jest wszystko zasługa, po to, żebyście państwo nie mieli cienia wątpliwości. Te taśmy, które przekazano panu ministrowi Millerowi, były taśmami, jakie, czy też nie taśmami, a dokładniej tylko płytkami, bo to przecież płytki, zapis cyfrowy im przekazywano, były materiałem, który już był po bardzo głębokiej obróbce. I co do tego nie ma cienia wątpliwości. Ten materiał przedstawiciele Federacji Rosyjskiej sami zgromadzili i sami przygotowali materiał wskazujący na fałszerstwo. Jednak, panie Marcinie, o tak sobie pozwolę powiedzieć. A teraz na zakończenie, jeśli państwo pozwolicie, pozwolę sobie przedstawić materiał związany z badaniem lewego skrzydła i badaniem salonki. A przy czym, jeżeli chodzi o część tego materiału, on jest państwu świetnie znany. Tyle, że nie analizowany, tak bym to sformułował. Jeżeli mogę zostać dopuszczony tutaj, to będę wdzięczny. Mam. Z wielu powodów, między innymi z racji bycia posłem. To jest wpisane w mandat poselski. No, jak to się... Tu? Który to jest? Nie wiem, moment. Chwilę. Zanim minister się zaprezentuje, chciałem państwu gloskę taką małą do tego, o czym minister mówił. Otóż pan Glenn Jorgensen nie mógł dzisiaj być, natomiast na 95% będzie 29 maja. No więc to będzie niesłychanie ciekawe spotkanie, dlatego że praca pana Glena Jorgensena miała dla nas wszystkich niesłychanie istotne znaczenie. A to jego analiza przesądza o tym, że na pewno ten samolot nie mógł dokonać tak zwanej beczki autorotacyjnej. No ale to już są bardzo skomplikowane analizy, obliczenia, które pan Glenn Jorgensen zarówno jako pilot, jak i przede wszystkim jako znawca jako inżynier i znawca tej problematyki państwu przedstawi w raporcie, to odgrywa istotną rolę. Proszę państwa, to jest część słynnego lewego skrzydła. To jest część słynnego lewego skrzydła. Jak państwo zapewne się szybko zorientujecie, ten kawałek leżący po lewej stronie to jest to, co zostało znalezione i jest nazwane fragmentem odciętym przez brzozę lewego skrzydła. Ale jak łatwo zauważyć, prawdziwa destrukcja jest w środku tego skrzydła.
Łatwo Państwo zauważycie, że tam mamy do czynienia z odciętym kawałkiem, ale generalnie rzecz biorąc znajdującym się w całości, a w środku jest po prostu drobiazg zniszczony, który mógł zostać w ten sposób, mogło dojść nie przez uderzenie, przez jakąkolwiek brzozę gdzieś tam na obrzeżach tego miejsca destrukcji, tylko w samym jego centrum na skutek zjawiska, które inaczej jak eksplozja nie da się opisać. Co więcej, wszystkie fragmenty, które tutaj Państwo macie zaznaczone i tak porozrzucane, często zresztą nie we właściwym miejscu, ten na przykład fragment, żebyście Państwo mieli jasność, ten, o, to, tak naprawdę powinno leżeć tutaj. No tylko, że rzucono tak, nie zwracając na to uwagę. Ja przywołałem ten szczegół po to, żeby uwiarygodnić także przed Państwem tezę, informację, którą Państwu teraz przedstawię. My wszystkie te fragmenty znaleźliśmy, a dokładnie nie tyle ja oczywiście i nawet nikt z tutaj siedzących, tylko ci koledzy, którzy zostali nazwani zespołem analiz bieżących i którzy zidentyfikowali miejsca, w których znajdują się każdy z tych fragmentów. Pierwsze z nich zostały znalezione 40 metrów przed słynną pancerną brzozą. Pierwsze trzy fragmenty zostały znalezione przed słynną pancerną brzozą, a ostatnie zostały znalezione mniej więcej 150 do 200 metrów przed pierwszymi śladami uderzenia samolotu w ziemię. A więc wszystko, co się działo z tą częścią skrzydła, działo się w powietrzu, bez kontaktu z ziemią. Nie ma co do tego cienia wątpliwości. A dodatkowo trzeba jeszcze powiedzieć, że ta część największa, która tutaj leży w tym miejscu, została przez Rosjan wzięta ze skrzydła prawego i narzucona na to miejsce, no po to, żeby symulować, iż tutaj coś w ogóle jest większego i że nie mamy do czynienia z samymi najdrobniejszymi szczątkami, jakie powstały na skutek eksplozji. To zdjęcie, które zresztą jest przez ekspertów pana premiera Donalda Tuska często przywoływane, jest moim zdaniem najlepszym świadectwem i najlepszym dowodem, że nie brzoza, która miała podobno tutaj uderzyć w samolot, spowodowała zniszczenie tego skrzydła, lecz proces eksplozji wewnętrznej, która nastąpiła w tym skrzydle. Żadne inne zjawisko nie mogłoby doprowadzić do takiej destrukcji, jaką tutaj Państwo możecie obserwować. Teraz, jeżeli pozwolicie, chciałbym pokazać Państwu także inny moment, chwileczkę. Inny, tak, ale to zamknęliśmy w ogóle, w międzyczasie pokazując jakąś miłą twarz. O, dobrze. Chciałem Państwu pokazać inny materiał, który nie ukrywam, zanim przejdziemy do salonki, który nie ukrywam, zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, bo widziałem go wielokrotnie, ale dopiero niedawno uderzyło mnie to, co naprawdę widzę. Nie ukrywam, że istotnym elementem tego była lektura dokumentu, który z niewiadomych powodów, zapewne przez zapomnienie albo przez nieuwagę, był do dzisiaj ukrywany i nie przedstawiony publicznie, a zawiera on zrobiony 17 września 2010 roku bardzo dokładny opis, analizę prokuratorów rosyjskich fragmentów samolotu złożonego na betonowej części lotniska. I tam jest opis każdej z tych części. On jest w głównym swoim fragmencie zacytowany w raporcie i gdy dochodzi się do śródpłacia, do skrzydeł, stwierdza się, że oba skrzydła
w miejscu, gdy one się schodzą, wchodzą, że tak powiem, w kadłub, zostały zniszczone na skutek wewnętrznego wybuchu, który rozsadził od wewnątrz te skrzydła, jak stwierdzają rosyjscy prokuratorzy, na skutek uderzenia hydraulicznego. Uderzenia hydraulicznego, czyli w domniemaniu zakłada się, że wstrząs miał spowodować uszenie resztek paliwa, że to ono uderzając w blachy, uderzając w kesony, rozsadziło to skrzydło. No to oczywiście jest bzdura, jest poświęcona temu duża praca pana Szuladzińskiego, a także innych ekspertów, którzy pokazują, że takie zjawisko nie mogło mieć miejsca. Ale w ramach właśnie zastanawiania się nad tym, przyjrzałem się raz jeszcze temu, to jest prawe skrzydło, to jest prawe skrzydło. Tutaj jest miejsce, w którym to skrzydło wchodzi właśnie w kadłub, tu jest śródpłacie, a tutaj przyjrzyjcie się państwo, jak wyglądają te blachy i jak wygląda to miejsce. Ono jest oczywiście odwrócone, żebyście państwo mieli świadomość, nazwijmy to do góry nogami. Poszycie górne jest na spodzie, poszycie dolne jest na górze. Każdy łatwo zauważy, że mamy do czynienia z opalonymi, osmolonymi i wyrwanymi blachami tu przy samym śródpłaciu. Jeżeli państwo nie macie tej jasności, chcę państwu pokazać inne ujęcie, bo to jest ujęcie z 12 kwietnia, ale po raz pierwszy ten fragment samolotu został pokazany już 10 kwietnia na zdjęciach, które będziemy jeszcze analizowali w związku z salonką. I tutaj widać bardzo dokładnie, na tym właśnie zdjęciu, tylko spróbujmy je. O, to jest ten sam fragment. To jest to samo skrzydło, tylko z innej perspektywy troszeczkę ujęte. I jeżeli ktoś miał tam wątpliwości co do tego, że te blachy były wysadzone, rozsadzone i spalone, to teraz przyglądając się tym fragmentom tych i także temu, co tutaj się dzieje, prawda, na całej tej przestrzeni, tych wątpliwości co do tego, iż mamy do czynienia ze spalonymi fragmentami, a już mieć nie powinien. Powtarzam jeszcze raz, to jest dokładnie to samo miejsce, tylko z innej perspektywy, pokazane. Pokazuję to także dlatego, że mogliście państwo słyszeć wielokrotnie wypowiedzi w telewizji, w mediach różnorodnych, w sprawozdaniach, w ekspertyzach i tak dalej. Nie stwierdzono żadnych miejsc spalenia, wybuchu czy rozsadzenia jakiejkolwiek części tego samolotu. Nie stwierdzono. No, wiecie państwo, jeżeli ktoś nie dostrzegł takiego fragmentu skrzydła, jak to, z czym mamy tutaj do czynienia, jeżeli ktoś nie widział tego właśnie tak gigantycznej części jak to, jeżeli ktoś nie chciał patrzeć, to może powiedzieć, że rzeczywiście ten samolot został zniszczony na skutek upadku, ale każdy, kto by się temu przyjrzał, musi orzec, że to był wynik eksplozji. Mówię eksplozji dlatego, że często od momentu, kiedy pokazaliśmy te zdjęcia 10 kwietnia 2014 roku, czyli dokładną rocznicę, zaczęły się tłumaczenia ze strony ekspertów pana Donalda Tuska, że no tak, wybuch rzeczywiście był, tylko on nastąpił później, gdy samolot uderzył w ziemię, ponieważ wybuchło paliwo i były zniszczone przez płomienie
części samolotu. Problem polega na tym, że na dwóch filmach, którymi dysponujemy, w filmie pana Wiśniewskiego, a także w filmie tak zwanym Minuta 24, czy też Płonie samolot, różnie on jest nazywany, oba są zrobione w ciągu pierwszych 15-20 minut po tragedii, w tym miejscu, gdzie leży centropłat, w tym miejscu, gdzie leży to skrzydło, nie ma płomieni. W tym miejscu nie ma otwartego ognia. Te ślady opaleń, te ślady eksplozji, które widać zarówno w tym ujęciu, jak i w tym, które państwu przed chwilą raz jeszcze pokażę na wszelki wypadek, są, te ślady są niezwiązane z istnieniem otwartego ognia i niezwiązane z miejscami, gdzie on się palił, miejsca otwartego ognia, który zresztą został według Rosjan ugaszony już o godzinie 9.11.03, a więc 20 kilka minut, 22 minuty po tragedii, były w zupełnie innym miejscu. Te objawy spalenia są wynikiem innych procesów, są wynikiem eksplozji. A teraz chcę państwu przejść do problemu Salonki i pokazać państwu, tylko nie wiem, czy to się, no widać, mniej więcej widać. A to, co widzicie na samej górze, to jest rysunek prawej burty. Na dole, po lewej, tam gdzie jest litera A, ta burta jest pokazana na miejscu tragedii fizycznie. To jest prawej burty, a na czerwono, najbardziej czerwono zaznaczony fragment, to jest ten fragment C, który państwo widzicie po prawej od dołu. Odległość między dwoma tymi częściami jest narysowana tutaj po lewej stronie. To jest co najmniej 28 metrów, oddziela te fragmenty, czyli krótko mówiąc, tę część, dużą część burty zaznaczoną na górze od tego, co znalazło się tutaj. Gdy to to jest Salonka Prezydenta, a to jest okienko będące mniej więcej, gdybym mógł tylko w takim razie, niż już ktoś powiększa, to tak, żeby to okienko było widać, tak. To jest wnętrze tego okienka, żeby było jasno. Żeby było jasne, to jest wnętrze tego okienka. Ono jest nie tylko opalone i spalone, ono jest częściowo wręcz zwęglone. Ponad nim jest burta. Tutaj państwo macie pokazane, jak wygląda to na miejscu tragedii. Tutaj na górze, tam gdzie jest punkt 71, jest ta duża burta zaznaczona literą A. Literą C jest oznaczone miejsce, gdzie znalazła się ta wyrwana część zaznaczona czerwonym kolorem. Odległość, powtarzam, 28 metrów. Tutaj zaznaczone jest jeszcze ciało pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które zostało rzucone w prawo mniej więcej 10 do 12 metrów od miejsca tej salonki. Na tym zdjęciu nie jest ujęte, ale w tym mniej więcej miejscu znajduje się kanapa, która jest na wyposażeniu salonki pana prezydenta. Zarówno oparcie, zarówno siedzenie, jak i oparcie rzucone obie części obok siebie. A gdy opublikowaliśmy ten materiał świadczący niewątpliwie o tym, iż takie rozbicie salonki prezydenta, przypomnijmy, specjalnie skonstruowanej, specjalnie wzmacnianej, nie mogło nastąpić w inny sposób jak na skutek eksplozji, że świadectwem tej eksplozji jest to, co się dzieje tutaj wokół tego okienka, na tej wewnętrznej części burty samolotu. Ona jest spalona, ona jest zwęglona, okienko jest także zwęglone, nie ma cienia wątpliwości. Wtedy dowiedzieliśmy się w wypowiedzi publicznej któregoś z ekspertów pana premiera, że on nie znają tego zdjęcia,
że to jest na pewno jakieś sfałszowane zdjęcie, a może w ogóle nie wiadomo, skąd zespół parlamentarny do tego zdjęcia doszedł, dlatego że oni tego zdjęcia nie mają, a przecież mają wszystkie zdjęcia, bo dostali je z Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. To ważna jest konstatacja. Dobrze wiedzieć, że jest jakieś ciało w Polsce, które ma dostęp do tych materiałów. Jak Państwo wiecie, wprowadzono w 2011 roku nowelizację ustawy Prawo lotnicze, w której to nowelizacji stwierdzono, że dostęp do materiałów Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego można ten dostęp posiadać tylko i wyłącznie za zgodą sądu w Poznaniu. Żaden sąd w Poznaniu nie wydawał takiej zgody. Ale ci panowie mają, to dobrze, że mają, bo dzięki temu analizują. Ja się cieszę, że ktoś w ogóle to bada, bo z tego wynika, że przebadawszy 1500, bo raz mówią, że 1500 tych zdjęć mają, raz, że 1800, przebadawszy nie trafili na to zdjęcie. To zdjęcie, proszę państwa, jest tylko częścią całości materiału filmowego. Pokażę państwu teraz, jak wygląda całe to zdjęcie. Może to przypomni pracownikom kancelarii. Czy można będzie to odwrócić w jakiś sposób? Chciałbym, żeby dokonać odwrócenia. Musimy to otworzyć. No proszę bardzo. To w drugą stronę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I powiększyć. Tak, tu? Nie, nie, nie. Gdzie? Nie, nie, z lewej. Tu? Tak? Już państwo widzicie. Już państwo widzicie, na wszelki wypadek spróbujemy to przybliżyć. Jak państwo widzicie, w centrum mamy pana Putina, po jego prawej ręce mamy pana Szojgu, a ta twarz między twarzą pana Putina i twarzą pana Szojgu. Spróbujmy to jeszcze raz. O, ta twarz w środku. To jest twarz pana Siergieja Iwanowa, ówczesnego wicepremiera, a byłego generała KGB i wiceprzewodniczącego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Oni stoją nad tą właśnie częścią samolotu. Oni stoją nad tą spaloną i odstrzeloną od reszty samolotu burtą, i okienkiem, które było nad ramieniem fotela pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja teraz to pomniejszę, żeby nie było wątpliwości, żebyście państwo mogli to zobaczyć. No dobrze. Tak, żebyście państwo zobaczyli. O. Rozumiem, że nie ma wątpliwości. My wykadrowaliśmy, żeby nie robić, żeby pokazać tylko tę część materiału, która nas interesowała, bo nas interesowało tylko pokazanie procesu destrukcji, procesu wybuchu salonki pana prezydenta. Kwestie personalne w żaden sposób nas nie interesowały. No, ale jeżeli ktoś kwestionuje prawdziwość tego zdjęcia, to niech poszuka w zasobach tych ludzi, którzy mogli wtedy zdjęcie robić. Tych zdjęć jest kilkadziesiąt. To nie jest jedyne zdjęcie. Tych zdjęć jest kilkadziesiąt pokazujących pana Putina i pana Szojgu, także z panem Iwanowem, nad tą właśnie częścią. Także są takie zdjęcia wcześniejsze. Ta praca analityczna, researcherska, czy jakbyśmy to nazwali, została przez naszych kolegów z Zespołu Analiz Bieżących naprawdę porządnie zrobiona i mamy tych zdjęć, powtarzam raz jeszcze, kilkadziesiąt. O, proszę bardzo, tu jest inne zdjęcie, jak ci trzej panowie idą, to co jest po ich, z tyłu za nimi. To co jest z tyłu za nimi, to jest ta sama właśnie część. To jest właśnie burta, na niej ten długi fragment, to jest slot
przedni, jeżeli tak można powiedzieć, fragment prawego skrzydła, który spadł potem, kiedy rozerwana została salonka. Mamy w ten sposób także możliwość już podania czasu rozpadu poszczególnych części tego samolotu. Najpierw została rozerwana salonka, później prawe skrzydło, bo ta część prawego skrzydła leży na burcie salonki. Tutaj właśnie w środku jest to okienko i reszta spalonej prawej burty. Powtarzam, dysponujemy nie jednym zdjęciem dokumentującym to i nie jednym zdjęciem dokumentującym, że pan Putin, pan Szojgu i pan Iwanow bardzo dokładnie oglądali to dokładnie, to przede wszystkim miejsce. Oni musieli być tego przez cały czas świadomi. Na wszelki wypadek, zarówno w raporcie, jak i dzisiaj jesteśmy w stanie pokazać państwu to ten sam fragment z filmu Minuta 24. A z filmu Minuta 24 ten fragment to jest prawe skrzydło, a to, o czym mówimy, to jest ta część. To jest ta część. Tam z tyłu jest prawe skrzydło, a to jest ta część, ten slot leżący na prawej burcie. A czy to znaczy, że ja mogę panu zagwarantować, iż to jest sytuacja oryginalna? Głowy bym nie dał, ale jestem przekonany, że to jest sytuacja oryginalna. To nie jest przenoszone. To jest pierwotna sytuacja. O tym jestem przekonany, choć oczywiście to jest wyłącznie moje wnioskowanie. Ja jestem o tym przekonany, że ten film Minuta 24 pokazuje obraz sytuacji jeszcze nienaruszonej, jeszcze nie poddanej żadnym dodatkowym obróbkom i dodatkowym manipulacjom, że to jest pierwszy dokument pokazujący stan rzeczy taki, jaki był, bez względu na to, czy ten film został zrobiony 5 minut, 10 czy 15 po tej tragedii, to on obrazuje stan naturalny, jak sądzę. No i dokumentuje to, że nie ma źródeł pożaru. Tak, źródła pożaru są zupełnie gdzie indziej. Źródła pożaru są mniej więcej właśnie 20 metrów w głąb, bo taka jest mniej więcej odległość. To są jedyne dwa źródła pożaru, jakie zostały wtedy 10-15 minut po tej katastrofie zidentyfikowane. Otóż tak wygląda ten materiał. Nawiasem mówiąc, strona rządowa musi mieć świadomość stanu rzeczy, bo to jest nieznane dotąd. My pokazywaliśmy inny fragment pracy polskich ekspertów z firmy Smolgis. Państwo może pamiętacie, tam był obszar katastrofy i wskazane dwa miejsca eksplozji, dwa miejsca wybuchów. Teraz te same dwa miejsca wybuchów w tej samej ekspertyzie polskich ekspertów. Ona była dostępna prokuraturze już w sierpniu 2010 roku. Trochę później zespół parlamentarny otrzymał tę analizę, niezależnie zupełnie od prokuratury i bez związku jakiegokolwiek z prokuraturą. Tutaj ci analitycy wskazali dwa miejsca wybuchu, dokładnie pokrywające się z właśnie rozrywaną w powietrzu salonką pana prezydenta. To tak przy okazji, gromadząc poszczególne fragmenty tego, co naprawdę się zdarzyło i materiału dowodowego, który jest świadectwem tego, co w rzeczywistości się zdarzyło. Jeżeli państwo są zainteresowani jakimiś innymi materiałami, na przykład związanymi ze specnazem, to oczywiście można je pokazać, ale to już jest inna historia. To wydawało mi się być najistotniejsze z punktu widzenia stwierdzenia stanu faktycznego. Z punktu widzenia stwierdzenia stanu faktycznego, bo możemy długo dyskutować i mamy obowiązek jako społeczeństwo, jako naród, jako ludzie, którzy są odpowiedzialni za Rzeczpospolitą,
dyskutować nad różnymi szczegółami związanymi z tragedią smoleńską. Ale dyskusja na temat eksplozji może być związana tylko z rozważaniem, jakie były tego szczegóły i kto personalnie, imiennie jest za to odpowiedzialny. Ale sam proces zniszczenia tego samolotu, najpierw w eksplozji, która zniszczyła lewe skrzydło, a później w eksplozji, która rozbiła centropłat i rozerwała salonkę pana prezydenta, przynajmniej w tych dwóch fazach, być może bliższe analizy pokażą to bardziej precyzyjnie, nie powinna ulegać żadnej wątpliwości. Jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, że dokonał pełnej analizy i nie widział tych miejsc, w których zostało zniszczone syło, nie widział tych osmaleń, nie widział tego zniszczonego okienka, to znaczy, że ktoś, kto te dowody posiada, organom badającym ich nie przekazał. I ja bym chciał, żeby kancelaria pana premiera odpowiedziała nam, czy przekazała prokuraturze to zdjęcie pokazujące pana Putina, pana Szojgu i pana Iwanowa nad miejscem, gdzie jest rozerwana wybuchem fragment burty nad lewym ramieniem pana prezydenta, czy przekazała, czy też ukryła ten fakt, czy też to zdjęcie pokazujące działanie wielkiej fali energetycznej po prostu ukryła. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to jest jakieś głębokie nieporozumienie, że to się na pewno znajdzie i że po prostu prokuratorzy o tym zapomnieli. Ta rzecz jest o tyle ważna, że ja pozwoliłem sobie przejrzeć także wszystkie materiały, jakie niedawno zostały opublikowane przez ekspertów prokuratury warszawskiej związane z badaniem obecności materiałów wybuchowych. Wtedy eksperci opublikowali kilkaset fragmentów samolotu, które, jak mówią, przebadali i stwierdzili, że nie było żadnego wybuchu. No tylko, że niestety tego okienka tam nie ma wśród tych rzeczy, które zbadali. Jak to się stało, że ze wszystkich rzeczy, które zbadali, oni tego skrzydła nie widzieli? Dość duży przedmiot, no jak ta sala prawie. Oni tej burty nie zobaczyli, no może przez pomyłkę. Na pewno przez pomyłkę, a może Rosjanie im nie udostępnili. To jest druga, bardziej według mnie wiarygodna hipoteza. Namawiam do podjęcia prac badawczych raz jeszcze. Namawiam do powołania przez pana premiera Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Chcę powiedzieć panu premierowi i wszystkim, którzy są za to odpowiedzialni, nie zatrzymacie panowie procesu dochodzenia do prawdy w żaden sposób. To jest po prostu niemożliwe. Jeżeli po tylu latach resetu, po tylu latach złudzeń, w które to złudzenia nie tylko sami siebie wpędzaliście dużą część narodu polskiego, wpędzaliście dużą część opinii publicznej. Pod wasze dyktando pisano bzdurne artykuły mówiące, jakim to wspaniałym człowiekiem jest pan Putin. Pod wasze dyktando Biuro Bezpieczeństwa Narodowego stworzyło wielką analizę, w której udowadniało, że nic nam nie grozi ze wschodu, że nic się złego nie stanie, że nie ma żadnego zagrożenia ze wschodu. Te wszystkie analizy, te wszystkie wypowiedzi były motywowane próbą udowodnienia, że przekazanie materiału dowodowego w troskliwe ręce pana Władimira Putina jest słuszną decyzją. Dzisiaj wiecie już i nikt nie ma wątpliwości i wie cały świat, kim jest i do czego zdolny jest pan Władimir Putin. Więc to najwyższy i ostatni czas, żeby zacząć uczciwie badać zbrodnię smoleńską, bo powtórzę, ta krew woła o prawdę i woła o nasz narodowy szacunek. Dziękuję bardzo.